Czuć tą przerwę. Nie powiem, że wsiadłem dzisiaj do auta, szczególnie jak było dość mokro i od razu dużo syfu, że czułem się pewnie. Nie, musiałem parę razy przejechać, ale z każdym przejazdem była duża poprawa, więc fajnie, że nie zapomniałem, jak się kręci tą kierownicą. No i teraz z każdym przejazdem cały czas coś poprawiamy, coś zmieniamy. Ja się coraz bardziej dostosowuję, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. No i mam nadzieję, że będziemy mogli powalczyć na rajdzie. Tak naprawdę jestem w takiej sytuacji, że nie stawiam sobie za bardzo celów, bo przez to, że miałem taką przerwę, prawdopodobnie póki co to jest jedyny rajd, który pojedziemy w tym roku, więc za bardzo nic nie muszę, tylko mogę, więc to jest dość fajna sytuacja, więc postaram się po prostu pojechać najlepiej jak potrafię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nie będziemy jechać jakoś przesadnie wolno i raczej będzie to w tą stronę bardziej atakującą przesunięte. Ciekawa, troszkę zmian, na pewno szybka. To jest taka główna rzecz, która się rzuca w oczy po tych onboardach, które organizator wstawił. Myślę, że naprawdę będzie mocno szybko. Zobaczymy, jak te szykany jeszcze wpłyną na te najszybsze partie, gdzie mamy tak naprawdę autostradę. No ale na pewno będzie sporo miejsc na odwagę, więc no, zapowiada się ciekawa rywalizacja.